Ale nas usłyszy. Dlatego pytamy, dlatego potrząsamy, bo sama może być głucho, nie ma, nas potrzebuje. Jeżeli nie reaguje, pochylamy się, 60 sekund sprawdzamy trzy zmysły. Czujemy na koliku wydychane powietrze, czujemy, słyszymy szmery wydychane powietrze albo harczenie i patrzmy, czy klatka piersiowa się porusza. Przez 10 sekund. Przez 10 sekund nie reaguje. Zatamy dwie ręce, w międzyczasie prosił kogoś, żeby zadał pokarać pozostawia. Uciskamy. Nie podchodzą, na razie informujemy, że mamy osobę nieprzytomną. Bez czynności życiowych i jeden ratownik już przeprowadza RKO, tak? Dwie ręce spłatamy w środku leczyć, klatki piersiowej, ręce muszą być w łokciach proste i cały ciężar, słuchajcie, uciskamy. Na głęboko około 4-5 centymetrów. Dawaj. Jak może to zapomniałem? No właśnie. Czyli w środku leczyć, klatki piersiowej już wszystko 30 razy. Lekki samochód. Uciskać tą część, jak wiesz? Jak chcesz, tutaj. Teraz nie palcami, tylko... A kolega przynosi AED, przyniósł AED, włączaj. Ma dwa przyciski na naprawdę. Piotrek, włączaj. Jedyneczka, włączamy. On się zaraz uzbraja i wszystko mówi nam, co mamy robić po kolei. To teraz już wykonałem, już numer. Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z pomocą. Powiedziałem, gdzie jesteśmy, co się stało. Odzież z klatki piersiowej poszukiwana. Osobę zęby zawaną, tak, żeby... Teraz się podmieniacie, koleżanka się zmieniła.
Wyciągnij elektrody. Anka, trochę życie! Otóż tak, wyciągamy elektrody. Które może teraz one są opakowanie z elektrody. One są teraz zachorowane, bo to są używane normalnie. To jest ćwiczebne urządzenie, które jest używane wielokrotnie. Normalnie macie jedną elektrodę na odsłoniętą klapkę piersiową poszkodowaną. Cały czas słuchamy tego, co mówi urządzenie. Urządzenie dokładnie na nas skieruje. Odklej folię z elektrody oznaczonej 2. Przyklej elektrodę na odsłoniętą klapkę piersiową poszkodowanego. Do nauki. Mamy kogoś tego z wody, na którym musimy go usłyszeć, żeby... Przyciśnij mocno elektrody do klapki piersiowej. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Defibrylacja zalecana. Defibrylacja wykonana. Rozpocznij ucisk klatki piersiowej. Nie uginamy. Pierwszy. Czyli tu masz bliżej tutaj, bo ci będą zmęczysz się. Bo tak to pod skosem to wiesz. Ale zmęczysz się szybciej, to jest chodzi o wygodę twoją, tak? Urządzenie podaje nam rytm, lebo wygodniej. Ale na razie idealnie, prawidłowo uciszę. Prawidłowo. Motopompę. Teraz nie robimy przerwy, jeżeli wentylujemy, nie robimy przerwy. Mamy COVID-a, nie wentylujemy. Cały czas uciskamy. Jakbyśmy mieli ustnik załóżmy na przykład, to normalnie możemy, tak? Daj Dawidowi ustnik, tak sobie świetnie. Pokażesz. Tak samo można byłoby przy AMU założyć i podawać tlen. Jeżeli nie wentylujemy, nie robimy przerwy, tylko cały czas wyciskamy jak najpierw. Do czasu przywrócenia akcji. A teraz powiedziałem ci, iść sobie na dworze, sobie w karetce, w puszce, w konserwy i uciskamy pacjenta. I ciepło się robi. I godzinę czasu. Na zmianę robić. Na zmianę. Jeden się zmęczy, czy znajduje drugi. Zaraz oddech. Jak się zmęczy, możesz się zamienić. Anka, zmiana zaraz. Sprawnie, szybko. Źle, za szybko. Wygodnij sobie tak, wygodnie przyjmij pozycję koło niego. Teraz się wiesz, ucisnąć teraz chcemy robić taką rekompresję, czyli podnosimy trochę teraz. Bo to musi być, jak wciśnie, to musi też odpuścić, żeby on miał możliwość rozpędzenia tej klatki. Albo chodź z tamtej strony, chodź z tej drugiej strony. Chodź. Bardziej to. No właśnie, tak jest dobrze. Tam ona też musi wrócić do siebie na zewnątrz, tak powiem. No już się nie wiem. Oddech. Dobra, i słuchamy teraz. Oddech. Nie dotykaj poszkodowanego. Znowu. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Urządzenie teraz. Defibrylacja zalecana.